Jego pasja to gra na bębnach. Marzenie? Start w rajdzie Paryż-Dakar. 37-letni Piotr Cyngiel z Brzegu postanowił połączyć jedno z drugim. Chce wyruszyć z Polski do Senegalu, gdzie już nieraz przyciągnęła go afrykańska muzyka. Dotychczas latał tam jednak samolotem. Teraz w daleką drogę pojedzie niewielkim motocyklem. Ma zaledwie 13 koni mechanicznych, ale nie silnik tego motocykla jest tu najważniejszy, a zapał właściciela. Taki pojazd nadaje się do miasta bądź w lekki teren. Piotr Cyngiel chce nim pojechać do Dakaru. Jak byłem dzieckiem, to się bawiłem małymi motocyklami, małymi samochodzikami. Wyobrażałem, jadąc, nie wiem, po kocu, że jadę tą trasą. Rajd Paryż-Dakar stał się inspiracją do zorganizowania podróży na trasie Brzeg-Dakar. Stolicę Senegalu Piotr odwiedził już niejednokrotnie. Tam doskonalił swoje umiejętności w grze na bębnach. Na tej scenie gra gościnnie z zespołem Black Drums Icon. Jego członkowie bardzo cenią Piotra. O jego podróży mówią: oryginalny i szalony pomysł. Wszyscy kibicują koledze. Jak dla mnie bomba człowiek. Dużo mi bardzo pokazał, jeżeli chodzi o styl gry na bębnach. Przez niego dużo się nauczyłem, grać na dżembe, tak? Dużo pokazało mi techniki. Dla mnie to już w ogóle jest Bóg, jeżeli chodzi o tą muzykę. Tu wszystko gra, ale by w drodze też grało, trzeba się dobrze przygotować. To będzie prawdziwa próba wytrzymałości dla jednośladu. Pojazd musi być przygotowany, sprawdzony, no i jakiś podstawowy zapas tych części. No ogólnie najtrudniejszy odcinek będzie na pewno od przekroczenia tej granicy Maroka z Saharą Zachodnią. Trasa jest już zaplanowana, a w daleką podróż Piotr nie jedzie sam. Na takim samym motocyklu będzie mu towarzyszyć kolega, mechanik samochodowy. Jeżeli chodzi o samą drogę i o motocykle, to nie mam najmniejszych tutaj wątpliwości. Damy radę, nawet gdybyśmy mieli je rozebrać i złożyć jeszcze raz po drodze. Nie będą spać w hotelach, mają namioty, liczą też na gościnność ludzi. Taka podróż to, pomijając zakup motocykli, wydatek około 8 000 zł. Szukamy nadal sponsorów jakichś do naszej wyprawy. Na pewno możemy jakieś naklejki na motocykle ponaklejać, jakąś planszę do tego, jakieś banery, fotografie, żeśmy tam dojechali. Chcą wyruszyć w drogę 13 lutego. Podróż ma zająć 2 miesiące. Przed nimi 14 000 km. Zostaje tylko życzyć im szczęścia, bo z tego, co słychać i widać, o determinację można być spokojnym.